Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Na wernisażu wystawy Wybrałem góry Ryszarda Kowalewskiego. Bardzo mi miło. Proszę Państwa, ci mówią jeźdźcy, tamci zaś piechota. Inni, okręty na tej czarnej ziemi są najpiękniejsze. Ja tymczasem mówię, to, co ktoś kocha. Proszę Państwa, nasze uczucia są skierowane w różnym kierunku. Każdy z nas jest inny, każdy z nas ceni inne wartości. Jednak wszyscy, tak jak Polska długa i szeroka, kochamy góry, kochamy morze, kochamy nasze piękne krajobrazy, ale sięgamy wzrokiem w dal i chcemy jak najwięcej za naszego życia zobaczyć, doświadczyć. I to jest piękne. Miło mi bardzo, że mogę dzisiaj powitać pana wójta Leszka Chwetczuka. Jak również szanownych państwa, szanownych gości. Wszyscy, większość z nas zna Ryszarda, ale ci, którzy nie znają. Człowiek gór, ale urodził się w Lublinie. Mieszka nad morzem. Proszę zobaczyć, jaka rozbieżność. Jaka cudowna rozbieżność w tym człowieku, w tym jednym człowieku, który swoją wyobraźnią, swoim talentem, uporem i wytrwałością stworzył takie piękne dzieła. Nie jest to tylko malarz, taternik, alpinista, himalaista, człowiek, który dwie pasje swojego życia połączył, które te dwie pasje się przeplatają i tworzą niesamowitą całość. Ja mam nadzieję, że dzisiejszy dzień będzie też dla Ryszarda miłym wspomnieniem. Takim wspomnieniem, jakie zapisały się w jego umyśle w trakcie eksplorowania na przykład jaskini Wenezueli i Kolumbii, czy też zdobywania siedmiotysięczników, pięciotysięczników, które były górami dziewiczymi i zapisał się złotymi zgłoskami w historii alpinizmu światowego. Jest to też człowiek, który ma niesamowity kręgosłup moralny, jest niesamowicie wartościowym człowiekiem. Brązowy medal, srebrny, dwukrotnie złoty za wybitne osiągnięcia sportowe. Szapoba, naprawdę, bo każdy sport wymaga niesamowitej dyscypliny i wytrwałości. I oczywiście nagrodzony wielokrotnie przez prezydenta miasta Gdańsk, jak i w 2020 roku odznaka zasłużony dla kultury polskiej, przyznana przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego i sportu. Także ogromny szacunek, ogromne wyróżnienia. Piękne wystawy, zarówno indywidualne, jak i zbiorowe w wielu krajach. Włochy, Norwegia, Belgia. Zgadza się, Bruksela. Bruksela, tak. Zdobywca takich gór, Tatry, Dolomity, Alpy, Andy, Himalaje, Karakorum, Pamiro Altaj. Wszystkie wymieniłam? Tak. Ogromne brawa, miło mi bardzo, że mogę pana prosić. To wielki podziw dla osób, które mają jakąkolwiek dar sztuki, a u pana widzę takie dwa dary. Pierwsze malarstwo i drugi sport. Połączenie tych dwóch darów jest naprawdę czymś fantastycznym, bo właśnie to widzimy tutaj na tych obrazach i dlatego też bardzo się cieszę, tu w Janowie Podlaskim możemy gościć dzisiaj pana i pana wystawy. Tutaj chciałbym również podziękować pani Renacie za organizację takich właśnie spotkań. Dzięki temu mamy możliwość popatrzenia na świat przez oczy innych, oczy tych, którzy byli tam na miejscu. Także dziękuję. Myślicie, że chciał pan przyjechać do nas, u nas zaprezentować i tak jak pani Renata wymieniała, gdzie pan był i jeszcze na końcu w Janowie Podlaskim dodamy. Także dziękuję, myślicie, że chciał pan przyjechać do nas z tą piękną wystawą i myślę, że będzie to dla nas piękna chwila, żebyśmy mogli popatrzeć na góry inaczej troszeczkę, prawda? Bo każdy nas widział te góry, ale każdy inaczej odbiera. Kochani, ogromnie się cieszę, że trafiłem do Janowa Podlaskiego, bo to jest tak, jakbym trafił na własny grunt, jakbym trafił na własne pole, jakbym trafił na własne siedlisko, bo ja się czuję obywatelem wschodu Polski. Tego wschodu, który leży w dużej części nad Bugiem. I tu się zawsze czuję znakomicie. Oczywiście dzisiaj z wrażenia to się gorąco zrobiło i pot ze mnie leci, ale
to jest powodowane emocjami, tylko i wyłącznie. W każdym razie ten pobyt na pewno da mi dużo nowej energii. Mamy znakomite plany wystawienicze na przyszłość. Tu są moi przyjaciele, artyści, którzy wrócili z plenerów. Ja na te plenery już nie za bardzo mam czas jeździć, żałuję bardzo, tak jak nie mam czasu siedzieć w góry wysokie. Natomiast góry będę malował sobie, wypisałem 50 gór, które mi się najbardziej podobają. To jest subiektywna oczywiście lista i ja te 50 gór będę chciał namalować, bo częściowo już to zrealizowałem, ale jeszcze kilkanaście, ponad 20 takich gór mi zostało. I to chciałbym, żeby po mnie też dla innych zostało. Jeszcze raz pięknie dziękuję, nie przedłużam. Wdzięczny jestem bardzo za gościnność, której doświadczam razem z Alicją w Janowie Podlaskim. Na pewno nasze serce tutaj zostanie. Jeszcze będziemy 2-3 dni, pojeździmy po okolicach i zobaczymy. To wszystko będziemy się starali zobaczyć, co jest ważne, co jest piękne, co jest charakterystyczne dla tych ziem. I będziemy na pewno to wszystko, co zobaczymy, sławić tam, w tym Gdańsku, na Pomorzu, na Kaszubach, bo tam też mamy mnóstwo znajomych. Jeszcze raz pięknie dziękuję, nisko się kłaniam.